was. Przepraszam, jakby coś trzęsło, ale niestety jadę teraz autem. Jesteśmy w podróży. No i zabrałam Teosia na wakacje. Jedziemy właśnie do Chorwacji. Aktualnie jesteśmy w Austrii. Patrzcie. Śliczne widoki, można podziwiać. Bardzo urocza droga. Taka rzeka tam płynie na dole. No i taka bardzo urocza droga tutaj jest. Właśnie można podziwiać piękne naprawdę krajobrazy. I teraz Wam zaprezentuję, w czym jest Teoś ubrany. Ma taki sweterek, którego na pewno jeszcze nie widzieliście, bo jest nowy. Taki bodziak z krótkim rękawkiem, zwykły biały. No i takie śpioszki. No i jak już dojedziemy w hotelu będziemy, to ja Wam pokażę, co dla niego zabrałam. Och, miałam nagrać to jeszcze w domu, ale jakoś tak nie miałam czasu. Więc widzimy się na miejscu. Postoju. Chwila odpoczynku od drogi. Zwiedzamy tutaj, patrzcie, jakie piękne, w ogóle piękne góry tu są, takie klify śliczne. Naprawdę cudowne to wygląda. Tak, zjemy sobie coś i zaraz będziemy dalej jechać w drogę. Napawajcie się tym pięknym widoczkiem. Aktualnie będę spożywać gulasz i połowę bułki. Podzieliłam się z moją siostrą, która ma drugie pół. Mamy tutaj taki ładny widoczek, chociaż trochę kiepski, ale da się zjeść. Życzcie mi smacznego i widzimy się następnym razem. Cześć kochani, dla Was to tylko chwilka, ale u mnie minęło 7 godzin. No i jesteśmy już w pokoju, to trochę sobie pozwiedzaliśmy, jesteśmy we Włoszech i jutro wybieramy się do Wenecji. Teraz Wam tak szybciutko chciałam pokazać, co ze sobą zabrałam dla Teosia. Wzięłam tak, dwie pieluszki, takie zerówki, bo on jest taki dość mały. Tą taką czapeczkę zwykłą, ten sweterek, który on miał na sobie, gdy jechaliśmy autem, ale go teraz szybciutko przebrałam. Te gadki też miał na sobie wtedy, to Wam nie będę pokazywać. Wzięłam takie, jak to się nazywa, no zapomniałam, no ale wiecie, takie spodenki na szelkach. Dostałam je od mojej koleżanki, która, jeśli to ogląda, bardzo ją pozdrawiam. Taki sweterek, jego na pewno jeszcze nie widzieliście, tego sweterka, bo on jest nowy. W sumie wiele rzeczy wzięłam, które jeszcze nie widzieliście, ale nie będziemy teraz o tym gadać. Wzięłam silniaczek, tak jakby do filmiku czy czegoś. Takie body z długim rękawkiem. Patrzcie, to takie z liskiem. Później to poukładam. Wzięłam jeszcze jedno z krótkim rękawkiem, takie body z tymi zwierzątkami. I jeszcze te śpioszki takie właśnie z tym kubusiem puchatkiem. Później wzięłam szczoteczkę do czesania. Wiecie, ten płyn do włosków. Taki oto kocyk, który jest, nie jest za gruby, ale właśnie no po co mi jest taki kocyk, jak u nas tutaj jest 30 stopni i raczej takie nie będą potrzebne. Wzięłam oczywiście też sztuczne mleko w tej fajnej butelce z Tommy Tippy, bo uważam, że właśnie te najlepiej mi wyszło kolorystycznie. Taką jakąś kaczuszkę, taką żyrafkę, co ma krzychotkę w głowie i szeleszczące nogi. Takie spodenki. Właśnie go przebrałam w nie i mam teraz jeszcze to body, które miał. Wzięłam jeszcze taki smoczek i przypinkę, taką do smoczka. Wzięłam go bardziej pod kątem sesji zdjęciowej niż żeby używać, bo on ma dziubek, a Teoś nie ma otwartej buźki, bo nie chce go po prostu niszczyć w ten sposób. No i smoczka na magnes ogólnie nie brałam, dlatego że jakoś nie lubię smoczków na rebornach.
Nie wiem, jakoś tak już mam. No więc to w sumie wszystko z rzeczy, które zabrałam. No i widzimy się jutro, bo właśnie idziemy już powoli spać. Widzimy się jutro, najprawdopodobniej w drodze lub w Wenecji. To pa, pa! Cześć kochani, witam was w kolejnym dzisiejszym dniu. I jedziemy właśnie do Wenecji, jest ona przed nami. Teoś nam niestety nie będzie towarzyszył, zostanie w autku. Wiem, wyrodna matka ze mnie, no ale już trudno.
kolejnego dnia. No i tak chcę Was już pożegnać, bo to już koniec vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i zapraszam Was do następnych filmików. Pa, pa!